Polska, zawodnik z Ukrainy, numerem 350. Jest to Okseniuk Sergej z Ukrainy. To by sobie potem się pojawiły. Zawodniczka też 351. To będzie Okseniuk Oksana. Żona. A tu nasze zawodniczki z Polski. Te trzy utworzyły grupę. I zobaczymy, jak to pociągną. Dajcie brawa, pani. Dajcie, kto nie przyjmuje tu klaskę. Brawa. Wreszcie, czy na rowerze pójdzie Madagaskar przejechał. I kolejny, panie. To już ołóweczka nam śmignęła. Zawodnicy odwdzięczają się za brawa, pozdrawiają publiczną. Nie ma to tamto. Tak jest, można przybijać piątki, jak ten szalony tata. No i proszę, i młodość, i rutyna, weterani, i dziewczyny z warkoczami są. No nie ma, proszę, nawet pan z wodą jest. Ty na porządku nie dołaj. I tata z Laurą tutaj. Brawo. Brawo, Laura. I tu zawodnicy, niektórzy tu w dresach, na poty i niekowicka grupa biegowa pojawiła się w koszulkach i zawodnicy z Częstochowy nas zaszczycili. To już tak, tam gdzie w Koźle, Koziołki, z Kędzierzyna biegają, brawo. I proszę państwa, organizator z Grygi, Andrzej Pacuła, 20 lat biegania za sobą, a kiedyś dźwigał ciężary. Dzisiaj prowadzi debiutującą zawodniczkę, która po raz pierwszy pobiegnie 10 km. W ubiegłym roku robiła zdjęcia, dzisiaj